5 marca. Golden State Warriors zajmują dopiero 12 miejsce w tabeli, mając na koncie zaledwie 26 zwycięstw. Marzenia o playoffs wydają się odległe, zresztą jakie marzenia. Cały świat doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak złą organizacją są wojownicy z Oakland. Gdy ostatni raz walczyli o cokolwiek w playoffach, Michael Jordan był na swej pierwszej emeryturze. A ich liderem był wówczas gość, który całkiem niedawno opuścił ligę w bardzo absurdalnych okolicznościach. Latrell Sprewell, bo o nim mowa, nie przyjął 21 milionów dolarów od swego ostatniego klubu, bo uznał tę ofertę za żałośnie niską. I tyle go w NBA widzieliśmy. Ale to nie o nim jest ten film. Warriors przegrali właśnie 6 meczów z rzędu. Byli w trasie, której finisz nie zapowiadał się kolorowo. Detroit Pistons zajmowali aktualnie pierwsze miejsce w swej konferencji. Mecz z nimi miał być łatwym blowoutem i 7 porażką z rzędu dla Warriors. Do końca sezonu pozostało 21 spotkań. Zaledwie 1/4 całych rozgrywek. Teoretycznie nie było o co walczyć. Warriors przystąpili jednak do meczu z Pistons po raz pierwszy w pełnym składzie i zwyciężyli. To był drużynowy sukces. 6 zawodników zaliczyło dwucyfrową sumę punktów, a ich lider, uwielbiany przez kibiców, ale wiecznie z łatką przegrywa, Jason Richardson, zdobył ich 29. To miłe uczucie, kiedy wygrywasz z drużyną, która jeszcze kilka lat temu zdobywała mistrzostwo NBA. Ale gdy to miłe uczucie zamienia się w potężny głód i chęć do walki, wtedy możesz zostać współautorem wspaniałej historii. Historii, która po latach może zostać podawana jako motywacyjny przykład drogi underdoga i tego, że w koszykówce zwyciężyć może każdy. Wystarczy uwierzyć. Po meczu w Detroit drużyna Warriors zabrała się samolotem z powrotem do Oakland. Nabuzowani nieoczekiwanym zwycięstwem zawodnicy prześledzili tabelę i zaczęli rozrysowywać potencjalne scenariusze. Co muszą zrobić, by przynajmniej spróbować wejść do playoffs? Cel trudny, ale nie nieosiągalny. Panowie zbili ze sobą piątki i przysięgli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by się tam znaleźć. Jest rok 2007 i w tym powrotnym samolocie do Oakland właśnie zakiełkowała nieprawdopodobna przygoda, która trwała zaledwie 2 miesiące, ale do dziś jest uznawana za jedną z najbardziej motywujących historii playoffów w NBA. Golden State Warriors wygrali 16 z ostatnich 21 meczów sezonu. Rozbili po drodze 8 drużyn playoffowych, w tym dwukrotnie Dallas Mavericks, bezapelacyjnie najlepszą ekipę sezonu. Wynik 16-5 na finiszu był najlepszym bilansem w całej lidze NBA. Warriors byli anomalią na horyzoncie ligi, ale mimo to nie zapewnili sobie awansu do playoffs aż do ostatniego dnia sezonu zasadniczego. Aby przejść dalej i zameldować się na 8 miejscu konferencji zachodniej, potrzebowali wygrać swój ostatni mecz bądź trzymać kciuki za porażkę Los Angeles Clippers. Na ostatnie spotkanie sezonu wyszli skoncentrowani na swym celu. W samej pierwszej kwarcie rzucili Portland aż 41 punktów i nie utracili sporej przewagi aż do końca meczu. Baron Davis zaliczył triple-double, Stephen Jackson zdobył 31 punktów. To był pogrom. Trzeba jednak dodać, że Trail Blazers i tak nie mieli już o co walczyć. Byli 4. najgorszą drużyną zachodu, ale Warriors musieli to spotkanie wygrać. Pierwsza część planu została wykonana. W tym samym czasie Los Angeles Clippers grali bardzo wyrównane spotkanie z drużyną Hornets. Gracze Warriors siedzieli w szatni i śledzili zmieniające się cyferki na tablicy wyników. Ostateczny wynik? 86-83 dla Hornets. W szatni Warriors momentalnie rozpętała się impreza.
To była chwila, która potwierdziła ich awans do playoffów. Jak wspomina Jason Richardson po latach, można było pomyśleć, że właśnie wygraliśmy mistrzostwo. Thank you! To są te małe, wielkie sukcesy, których według mnie nie powinno się nigdy kwestionować. Całkiem niedawno byliśmy świadkami zwycięstwa Minnesota Timberwolves w meczach play-in. Patrick Beverley oraz Anthony Edwards celebrowali awans do playoffs w tak wylewny sposób, że niektórzy ich za to wręcz wyśmiali. Ale dla Minnesoty był to zaledwie drugi awans do playoffs w ciągu 18 lat. To ogromny sukces dla akurat tej organizacji. W takich sytuacjach najważniejszy jest kontekst. A kontekst Golden State Warriors w 2007 roku był taki. Nie mieli w swoim składzie ani jednego All-Stara. Dla Jasona Richardsona, wybranego z piątym pikiem draftu 6 lat wcześniej przez Warriors, była to pierwsza podróż do playoffów w karierze. Dla Monty Ellisa, elektryzującego i ultraszybkiego drugoroczniaka, był to sezon przełomowy, za który zresztą otrzymał statuetkę MIP. Baron Davis gwiazdorskie lata miał już za sobą, poza tym miał też łatkę gościa, z którym trenerzy nie mają po drodze. Stephen Jackson, mimo mistrzostwa w San Antonio, wciąż przede wszystkim zbierał ciosy z każdej strony za swoje uczestnictwo w słynnej bójce w Detroit. Al Harrington całą karierę był traktowany jako gracz od pustych statystyk, a Matt Barnes do tej pory był przerzucanym z klubu do klubu zawodnikiem z końcówki rotacji. Golden State Warriors z 2007 roku wyglądali jak ekipa zesłańców z innych drużyn. Gości nieprzystosowanych i trudnych do trenowania. Ściągnięty do Warriors po latach Don Nelson odmienił oblicze wojowników, wykorzystując umiejętności poszczególnych zawodników oraz wprowadzając system gry, który w niedalekiej przyszłości miał stać się nowym trendem w lidze. Warriors awansowali do playoffów po raz pierwszy od 13 lat. I w playoffach dokonali czegoś, czego nikt nigdy wcześniej nie dokonał. Ale ten film nie powstaje po to, by jarać się awansem do playoffs. Ta historia dopiero się rozpoczyna. Cześć, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i przed wami jedna z najbardziej motywujących historii NBA. Szlagier wszystkich underdogów i dowód na to, że w koszykówce z odpowiednim pomysłem i nastawieniem można zwyciężyć z najlepszymi. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili kciuka w górę i zasubskrybowali ten kanał po więcej koszykarskich materiałów. Jeśli klikniecie w dzwoneczek, to będziecie dodatkowo otrzymywać powiadomienia, zarówno o filmach, jak i o programie na żywo o koszykówce. Profesjonalne studio NBA odbywa się w generalnie każdy poniedziałek o 20:30. Dzięki. Zanim pojawił się Steph Curry, zanim Warriors wywalczyli 5 awansów do finałów i 3 tytuły mistrzowskie, Golden State mieli swój jeden mały, wielki sukces. Oto historia We Believe z 2007 roku. Rozgrywki w 2006 roku Golden State Warriors skończyli tradycyjnie. W kwietniu ekipa prowadzona przez Jasona Richardsona oraz Barona Davisa ponownie dostarczyła kilka mniejszych sukcesów i efektownych highlightów w sezonie zasadniczym, ale daleko im było do miana drużyny zwyciężającej. Należało to zmienić. Podziękowano za współpracę trenerowi Mike'owi Montgomery'emu i po latach trenowania Dallas Mavericks namówiono na powrót Dona Nelsona, który był przecież głównym trenerem Warriors na przełomie lat 80. i 90. To on był konstruktorem słynnej ekipy Run TMC, która swoją wesołą, szybką koszykówką może nie zwojowała za dużo w lidze, ale z całą pewnością została zapamiętana za swoją charakterystyczność po dziś dzień. Trener codziennie borykał się z kolejnymi problemami. W czasach zdominowanych przez wolniejszą grę stawiał na szybkość, kontrataki oraz grę niższym składem. Było to świeże spojrzenie na koszykówkę, które znacząco przyczyniło się do zmian w systemach ataku drużyn NBA w najbliższych latach. Osiągnięcie celu było jednak trudne, w szczególności gdy twoi podstawowi zawodnicy mają problemy z kontuzjami.
Baron Davis opuścił 19 spotkań sezonu, Jason Richardson aż 32 spotkania. Gdyby zsumować wszystkie nieobecności zawodników Golden State Warriors, licznik zatrzymałby się na liczbie 199 absencji. Do końca sezonu gracze Warriors wyszli na parkiet mając 36 odmiennych pierwszych piątek. Brzmi to jak formuła na porażkę, szczerze mówiąc. W połowie stycznia doszło do rewolucyjnej wymiany. Aż 8 zawodników zmieniło kluby. Do Warriors dołączył przede wszystkim Al Harrington, rzucający skrzydłowy, mogący grać pod koszem, oraz Stephen Jackson, ofensywna dwójko-trójka oraz mistrz z 2003. Obaj grali w niespełnionych Pacers i na początku mogłoby się wydawać, że zostali wysłani na peryferia ligi. Najbardziej charakterystycznym graczem Warriors tamtego okresu był Jason Richardson. Niesamowity atleta. Jeden z najlepszych dunkerów w historii tego sportu, który wraz z rozwojem swej kariery coraz bardziej szkolił się w rzutach za 3 punkty. W tamtym okresie trzymał rekord trafionych trójek w meczu dla Warriors, trafił ich 8. Na tamte czasy była to kosmiczna liczba. Nie obawiał się ryzykownych i efektownych zagrań, co można obejrzeć na wielu kompilacjach z jego najlepszymi wsadami. Nigdy nie zapomnę streetballowej akcji, gdy w meczu Rookie Challenge odbił piłkę od czoła Carlosa Boozera, po czym trafił rzut za 3. W debiutanckim sezonie Richardsona Warriors wygrali zaledwie 21 spotkań. Mało? To i tak o 4 więcej niż rok wcześniej. W kolejnych latach ta suma podniosła się nawet i do 38 zwycięstw, ale to wciąż nie wystarczyło, by móc powalczyć o coś w maju. Jason dwukrotnie wygrywał konkursy wsadów w 2002 i 2003, a jego paka pod nogą od tablicy w 2004 roku do dziś jest wrzucana do panteonu najlepszych wsadów w historii. Nie wygrał jednakże tamtego konkursu. Śmiało można rzec, że został ze zwycięstwa okradziony. Nigdy też nie zagrał w meczu gwiazd, ale na pewno w sercach fanów Golden State zasługiwał na to miano. Zawsze waleczny, poważny, zaangażowany. Był najważniejszym graczem Warriors tamtej epoki, ale patrząc na całokształt ligi, był po prostu jednym z tych bardzo dobrych i charakterystycznych, ale jednak z niższej półki gwiazd graczy. Jego kariera we wcześniejszych latach bardzo kojarzyła mi się jeszcze chwilę temu z Zachem LaVine. Na całe szczęście dla aktualnego All-Stara z Chicago Bulls to porównanie chyba nie jest już aż tak dokładne. Idealnym podsumowaniem jego czasu i zaangażowania dla klubu niech będzie fakt, że w 2005 na własny koszt wydrukował w lokalnych gazetach oficjalne przeprosiny dla fanów. Za to, że po raz kolejny nie udało mu się doprowadzić drużyny do playoffs. I choć nie udało mu się tego dokonać i w kolejnym sezonie, Richardson zagrał najlepsze rozgrywki w karierze, zdobywając średnio 23 punkty i 6 zbiórek co spotkanie. Począwszy od sezonu w 2006, wszystko miało zmienić się na lepsze. Baron Davis trafił do Warriors w 2005 roku, wcześniej reprezentując barwy Charlotte oraz New Orleans Hornets. Wybuchowy, wygadany i wyskakany rozgrywający był idealnym odzwierciedleniem, jak to lubię ujmować, ery streetballa w NBA. Gdy na pozycji rozgrywającego wśród gwiazd widzieliśmy takie postaci jak Allen Iverson, Stephen Marbury czy Steve Francis. Davis bywał narwany nie tylko na boisku, ale także poza nim. Stąd po kolejnym spięciu z trenerem Hornets przed trade deadline w lutym 2005 roku został wymieniony do Golden State, gdzie spędził kolejne 3 lata. Wizja obwodowego duetu z Jasonem Richardsonem była ekscytująca, ale na sukces należało poczekać. Ściągnięcie Dona Nelsona uwolniło uśpiony potencjał obu graczy. Ultraofensywny trener, dopasowany do ultraofensywnego duetu, to mogło się udać. I udawało, o ile obaj panowie pojawiali się na boisku w pełni zdrowia. A z tym bywało różnie.
W sezonie 2006-07 Baron Davis zaliczał średnio 20 punktów, 8 asyst i 2 przechwyty co mecz. Warriors grali najszybszą koszykówkę w całej lidze, prowokując przeciwników do ciągłego ataku i brania timeoutów na chwilę oddechu. To miało swoje złe strony. Według wyliczeń Basketball Reference byli na szarym końcu ligi w liczbie punktów zdobywanych przez przeciwników. W tamtym okresie takie podejście do rozgrywek przez koszykarskich purystów było traktowane jak herezja. Ale hej, ostatecznie chodzi tylko o to, by zdobyć więcej punktów niż przeciwnik. Racja? Warriors tamtego okresu grali w taki sposób, jakby już żyli w przyszłości. Nie spodziewaliście się polskiego tłumaczenia słynnego filmu z Denzelem Washingtonem oraz Rayem Allenem w tym materiale, ale określenie gry o honor idealnie odwzorowuje walkę, którą musiało toczyć kilku zawodników Golden State. Już w swym pierwszym meczu dla Warriors Stephen Jackson przybył po swoje. 29 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty i 5 przechwytów w debiucie? Nieźle jak na gościa, który nie zdążył jeszcze rozpakować walizek. 2 tygodnie później rzucił 36 oczek swojemu byłemu klubowi. Stephen Jackson był na misji, być może z nowym trykotem i logo na plecach, chciał odciąć się od burzliwej przeszłości. Monta Ellis został wybrany dopiero z 40. pikiem w drafcie 2005 roku. W debiutanckim sezonie spędzał średnio 18 minut na boisku, oczywiście wychodząc z ławki, ale wszystko zmieniło się wraz z przyjściem Dona Nelsona. Don, zafascynowany szybkością i ofensywnym talentem Ellisa, dał mu miejsce w pierwszym składzie w 53 meczach sezonu. Styl, oparty na prostej grze run and gun, pasował do drugoroczniaka, który nawet otrzymał od telewizyjnego komentatora pseudonim Nabój z Mississippi. Był szybki jak pocisk z pistoletu, nie wiem, czy musiałem to tłumaczyć, i w swym drugim roku gry podniósł średnią punktów aż o 10. Zakończył sezon ze średnią 16,5 punktu i 4 asyst na mecz. Zdobył nagrodę dla zawodnika, który poczynił największe postępy z sezonu na sezon. Co ciekawe, Monta Ellis grał dla Warriors aż do 2011 roku i był, powiedzmy, łącznikiem między sezonem We Believe a nadchodzącą erą Stephena Curry'ego. Kolejną walkę prowadził Matt Barnes, 46. pick z 2002 roku. Pierwsze lata kariery Barnes spędził grając tyły w Clippersach, w Kings, przez chwilę nawet w Knicksach czy 76ers. Grywał dla drużyn z D-League czy ABA razem z podstarzałym Dennisem Rodmanem. Latem 2006, przed swym czwartym rokiem debiutanckiego kontraktu, Baron Davis zaprosił Matta na sparring w hali treningowej Warriors. Don Nelson zobaczył Barnesa w akcji i po gierce zaproponował mu uczestnictwo w obozie przygotowawczym, bez gwarancji, że dostanie miejsce w składzie. Matt, wówczas jeszcze zastanawiający się, czy w ogóle powinien jeszcze powalczyć o NBA, czy może nie lepiej byłoby spróbować swych sił w grze w futbol, póki jeszcze może, przyjechał na ten obóz. Dał z siebie wszystko, a wprawne oko Dona Nelsona zauważyło w nim idealne uzupełnienie do składu. Barnes zaliczał w tym sezonie niemal 10 punktów i 5 zbiórek, trafiając wysoki procent rzutów trzypunktowych. Jak wspomina po latach, ten sezon sprawił, że zostałem graczem NBA. I choć w 2007 roku Warriors nie zdobyli mistrzostwa, Matt wrócił do tego klubu równe 10 lat później, by ostatecznie sięgnąć po tytuł i przejść na zasłużoną emeryturę. Kilka lat temu Matt w jednym z wywiadów przypominał historię drużyny We Believe, porównując ją do charakterystycznej i ogromnie znaczącej postaci współczesnych Golden State Warriors. Byliśmy drużyną złożoną z serca, energii i głodu Draymonda Greena. Każdy w nas miał w sobie to samo nastawienie co Draymond i myślę, że akurat dlatego ta drużyna była tak wyjątkowa. They get it to Baron. At five. Baron at four. Baron for the jumper. Good! He's clutch. We've seen him do it so many times. Po wywalczeniu ostatniego, premiowanego playoffami miejsca w konferencji, Warriors musieli zmierzyć się w pierwszej rundzie z jedynką zachodu. Co więcej, z najlepszą drużyną w lidze.
powracający do gry po porażce w wielkim finale NBA Dallas Mavericks, bo o nich mowa, zwyciężyli rekordowe 67 spotkań sezonu zasadniczego. Był to najlepszy rok w dziejach organizacji Marka Cubana. Ekipa prowadzona przez Dirka Nowickiego była w tym sezonie drugą najlepszą drużyną w ataku, piątą w obronie. Sam Dirk był w szczytowej formie i ze średnimi 25 punktów i 9 zbiórek sięgnął nawet po jedyną w swej karierze statuetkę MVP. Kolektyw Mavs złożony z MVP, Josha Howarda i Jasona Terry'ego przejechała się po większości ligi. Ale wiecie, kto z nimi akurat wygrywał w rozgrywkach zasadniczych? Golden State Warriors. Zmierzyli się z Dallas trzykrotnie. Dallas przegrali. Trzy razy. Pojedynek pierwszego i ósmego miejsca w playoffach z reguły jest przesądzony. Owszem, mieliśmy wcześniej dwa upsety, czyli awanse niżej rozłożonych drużyn, ale było to w czasach, gdy w pierwszej rundzie rozgrywano serię do maksymalnie 5 spotkań. Mowa tu o Denver Nuggets w 94 oraz New York Knicks w 99 roku. Wygranie 3, a wygranie 4 meczów to jednak przeogromna różnica i kto jak kto, akurat Golden State Warriors doskonale o tym wiedzą. Mimo to zwycięstwo Warriors nad Mavs w pierwszym meczu potraktowano jako przypadek. Baron Davis grał tak, jakby walczył o własne życie. Zdobył 33 punkty, rozdał 8 asyst, zebrał aż 14 piłek, a co najważniejsze, był przy tym niesamowicie skuteczny. Ciężko było z tym wygrać, tym bardziej, że po przeciwnej stronie Dirk Nowicki zdecydowanie nie dojechał. Trafił 4 na 16 rzutów. Po drugim, bardzo nieskutecznym dla obu stron meczu, Mavericks polecieli do Oakland, mając w sercu remis i wizję domknięcia serii w maksymalnie 5 meczach. Al Harrington całkiem niedawno opisał klimat, jaki wówczas panował w Golden State. Cytuję. Czuliśmy się jak na kampusie uniwersyteckim. Wsparcie fanów było nieziemskie. Przysięgam, że ktoś od nas mógłby popełnić morderstwo, a i tak uszłoby to nam płazem. Gdy oglądam fragmenty trzeciego spotkania, jestem w stanie uwierzyć słowom Harringtona. Three-point shooting just awful for the Dallas Mavericks. Richardson knocks down another. 17 points in 14 minutes and Golden State with a 15-point lead. Here comes another standing ovation. Wypakowana po same brzegi Oracle Arena zgotowało uroczyste, pełne entuzjazmu i okrzyków przywitanie swoim lokalnym bohaterom. To był w końcu pierwszy mecz playoffs w Oakland od 1994 roku. Już w pierwszej kwarcie Warriors prowadzili 9 oczkami, sukcesywnie powiększając swoją przewagę. Jason Richardson po latach niepowodzeń w końcu odwdzięczył się fanom, rzucając dla nich 30 punktów i trafiając trójki po asystach Barona Davisa. Sam Davis dorzucił 24 oczka, co rusz agresywnie atakując kosz, za każdym razem, gdy miał przed sobą wolniejsze nogi Nowickiego, a Stephen Jackson, oprócz 16 punktów w kilku posiadaniach, z powodzeniem odegrał rolę point forwarda. To był blowout. Warriors wygrali różnicą 18 punktów. Dallas Mavericks już wiedzieli, że mają do czynienia z poważnym przeciwnikiem, ale spokojnie, jest dopiero 2-1, prawda? Nie, jest już 3-1. Warriors urywają czwarte spotkanie na styku wynikiem 103-99. Baron Davis po raz kolejny zagrał wybitny mecz, zdobywając 33 punkty na 70% skuteczności. Oprócz tradycyjnie, przynajmniej solidnych występów Richardsona i Jacksona z ławki, świetnie zagrał Mikal Pietrus, zdobywca 16 oczek. Piąty mecz to powrót do American Airlines Center w Teksasie. Dirk na swoim terenie zdobył 30 punktów, zaliczył też 12 zbiórek, a 5 innych graczy Mavericks zaliczyło co najmniej 10 oczek. Trio Warriors zrobiło swoją robotę, ale Mavs byli tym razem po prostu lepsi. Trzeciego maja 2007 roku.
Mavericks rozgrywają szósty mecz pierwszej rundy w Oakland. Na hali jest tak głośno, że zawodnicy nie są w stanie nawet usłyszeć, co mówi do nich kolega z drużyny. Od pierwszych sekund Warriors grają agresywnie, już czując, że dziś seria się skończy. Rozpoczynają mecz serią 12-3, ale gra Jerry'ego Stackhouse'a i Josha Howarda powoli dowozi przeciwników do remisu. Od tej pory do połowy spotkania obie ekipy wymieniają się punktami i trzecia kwarta rozpoczyna się prowadzeniem Warriors 50-48. Warriors zaczęli grać z jeszcze większym zaangażowaniem. Punkty Matta Barnesa, Jasona Richardsona czy Adrisa Biedrinsa utrzymują Golden State w grze, po czym Stephen Jackson trafia trójkę. Po czym trafia drugą trójkę. Piłka dla Golden State, piłka wędruje w ręce Jacksa, trzecia trójka. Co tu się dzieje? Po spudowaniu rzutu Jasona Terry'ego Biedrins zbiera piłę, podaje do Stephena Jacksona i trafia czwartą trójkę z rzędu. 69-57, Mavs biorą timeout. Od tego momentu już nic nie było takie samo. Ostatnie półtorej kwarty Dallas Mavericks zagrali tak, jakby ktoś przekuł napompowany balonik. Przewaga Golden State rosła i rosła, podobnie jak poziom decybeli w Oracle Arena. Ostateczny wynik? 111-86 dla Warriors. 4-2 w serii. Pokonanie najlepszej drużyny sezonu zasadniczego w pierwszej rundzie różnicą średnio 15 oczek. Pierwszy sukces organizacji w playoffs od 13 lat. No i to są te małe, wielkie sukcesy, które wypada celebrować. Warriors co prawda odpadł już w kolejnej rundzie, grając przeciwko Utah Jazz, o tym za chwilę, ale zwycięstwo nad Mavericks do tej pory jest uważane za jedną z największych niespodzianek w historii playoffs. To nie tak, że ktoś po drodze złapał kontuzję i Warriors wykorzystali sytuację. Coś takiego wydarzyło się przecież już 5 lat później, gdy będące na pierwszym meczu Chicago Bulls odpadło w pierwszej rundzie, przegrywając z Philadelphia 76ers. Doszło wtedy do tragedii. Derrick Rose po sezonie MVP zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co pozwoliło 76ers na wykorzystanie sytuacji oraz na słynny upset. Kontekst w obu przypadkach jest tu szalenie istotny. Charles also believes in Golden State after their round one victory over the Dallas. Po filmowej wręcz serii z Mavericks do drzwi wojowników zapukała rzeczywistość. Utah Jazz nie pozostawili żadnych wątpliwości, to nie ta liga. Deron Williams, Carlos Boozer, Andrei Kirilenko odprawili z kwitkiem drużynę We Believe w 5 spotkaniach. Ale, że mówimy tutaj przede wszystkim o celebracji małych sukcesów, to przypomnę, że w tym jednym, jedynym zwycięstwie Warriors, które wydarzyło się właśnie w Oracle Arena, Baron Davis, zdobywca 32 punktów, 9 asyst i 6 przechwytów, wykonał najprawdopodobniej najbardziej ikoniczny wsad w historii organizacji Warriors. Paka nad Andrei Kirilenko pod koniec meczu na przypieczętowanie zwycięstwa była nieoczekiwana. Wiedzieliśmy, że Davis nie boi się kontaktu, potrafi solidnie zapakować, ale tak ambitna próba nad jednym z najlepszych obrońców tamtego okresu? Nie wiem, ile było w tym śmiałości, ile głupoty, a ile po prostu hit checku. Davis był naprawdę gorący w tym spotkaniu. Ale wszyscy fani Warriors, którzy na bieżąco doświadczali tamtego sezonu w 2007, otrzymali jeszcze jedną szczyptę magii We Believe, zanim zgasła na dobre. Podsumowując,
Nieprzewidywalność w sporcie jest zawsze najbardziej ekscytująca. Przejście pierwszej rundy playoffs nie wydaje się niczym szczególnym. Ale po poznaniu historii zawodników, organizacji, po poznaniu całego kontekstu. Hej, nie dziwię się, że cały świat kibicował temu zgrupowaniu niezrozumianych talentów oraz klubowych podróżników. Historia zresztą żyje dalej. W 2019, podczas ostatniego meczu sezonu zasadniczego w Oracle Arena, ekipa Golden State Warriors zagrała w retro strojach z sezonu We Believe. Inne czasy, inni zawodnicy, inne oczekiwania oraz inny poziom zwyciężania, ale nie wolno zapominać o korzeniach. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Jesteś w porządku. Do następnego razu. Cześć! Aha, jeszcze jedno. Dirk Nowitzki otrzymał statuetkę MVP już po skończeniu pierwszej rundy. Mimo prób uśmiechania się i wymiany uprzejmości, można było poczuć, że Dirk zdecydowanie nie chce tam być. Na szczęście już kilka lat później okazja do uśmiechu się nadarzyła.